Koleżanki i koledzy, drodzy nauczyciele, negocjujemy sami ze sobą, ale też z innymi ludźmi. Chciałabym powiedzieć Wam, kiedy do negocjacji nie warto przystępować. Po pierwsze, wtedy, kiedy nie mamy sił witalnych, kiedy po prostu nie jesteśmy w formie. Po drugie, kiedy nasz przeciwnik nie chce z nami negocjować. Wtedy, kiedy nie widzimy jasnych korzyści wynikających z negocjacji. Wtedy, kiedy działamy pod presją czasu, czyli ktoś strasznie naciska na to, żebyśmy podjęli określoną decyzję, a my nie jesteśmy na tą decyzję gotowi. Kiedy przeciwnik postępuje z nami nieetycznie, czyli godzi w nasze wartości. Wtedy, kiedy czujemy się podczas tych rozmów zagubieni. Zachęcam Was do tego, żebyście dali sobie czas, czyli opuścili to miejsce, w którym negocjujemy, na chwilę się wyłączyli, zebrali energię i przystąpili do stołu negocjacyjnego raz jeszcze. Życzę powodzenia w negocjacjach.